to jest oszustwo, tak, to ja to wyrzucę do kosza i zapomnę o temacie, tak? Uznam, że miałem trudny czas po prostu. I czytam do Biblii od początku, od Nowego, od Starego Testamentu. I pamiętam, siedzę, on na świetlicy wychodził tam często tatuaże robić i ja chciałem sam w tej szeli. Ja czytam proroka Izajasza i pamiętam, że nie wiem, co ja tam czytałem. Zasadniczo zaczęły mi łzy z oczu lecieć. I mu gdzieś siadło mi głowa. Mam parę dni do końca. Mam wszystko poukładane w życiu, rozumiem? Ja wiem, co ja chcę robić. Normalnie mogę wyjść i robić to, co robię, a ja siedzę, płaczę i się źle czuję. Źle się czuję. I tak sobie myślę, bym się pomodlił, ale przecież się nie umiem modlić, myślę sobie. No przecież co ja powiem? Zacząłem płakać. Uklęknąłem na podłodze i powiedziałem do Boga po raz pierwszy, bo ty jesteś taki czysty, taki święty, a ja się nawet nie umiem pomodlić do siebie. Nic nie umiem. Ja w ogóle żyć nie umiem. Nikogo nie umiem szanować, nie umiem kochać. Ja pracować na to nie umiem, bo ja nigdy nie pracowałem. Pomóż mi. I on do mnie przyszedł na tym. Wiesz, do mnie przyszedł Jezus. Ja się bałem wstać z podłogi. Ja nie widziałem nikogo, ani nie słyszałem niczego moimi uszami zewnętrznymi, ale usłyszałem po raz pierwszy głos Boga. Głęboko gdzieś w sobie. Umarłem zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sobie. Mnie po raz pierwszy ktoś powiedział, że ja nigdy nie stanę na sobie. Mnie po raz pierwszy ktoś dał szansę w życiu. I to był Jezus Chrystus. Ja wstałem z tych kolan i byłem nowym człowiekiem. Wiecie co? Ja wierzę w Biblii. Ponieważ ja wiem, co to znaczy narodzić się na nowo. Ja narodziłem się tam na nowo. Ja w jednej chwili przestałem przeklinać. Zostałem uwolniony od narkotyków tam. Bez żadnej terapii, bez żadnych bajerów, rowerów. Czasami ktoś ze mną rozmawiał. Jak tam przestał brać? Taka psychologa, która dziś pojechała do ziemi. Mówię, spotkałem Jezusa. Patrzcie na to. Jak? Twarzą w twarz. A potem wstałem i przestałem brać. Już nigdy nie wziąłem. Wiecie, jak ja czasem głoszę się tak normalnie, to mówię, jesteś wolny? Ja już nie biorę za 3 miesiące. Ja nie pytam, czy bierzesz, czy nie bierzesz. To znaczy, jesteś wolny, czy możesz spać w towarze. Czy możesz spać w towarze? Albo się wykąpać w budzie. Czy możesz? Wolność to jest wolność. Jestem wolny jak sankim, panie. Wolny. Dlaczego? Bo On wyprowadził mnie na wolność. Jezus Chrystus wyprowadził mnie na wolność. Wyjął mnie z więzienia życia i wstawił mnie do swojego życia. Wyjął mnie z nieprawdziwego życia i wstawił mnie do prawdziwego życia. To jest nowe narodzenie. To nie jest zmiana doktryny. To nie jest zmiana wiary. Czasami ludzie mówią, ja to nie zmienię wiary. Ja mówię, wie Pani co, Pani w ogóle nie wierzy w nic. Co Pani ma zmienić, jak Pani nie wierzy? Bo ten kraj to jest ateistyczno-religijny kraj. W tym kraju ludzie nie wierzą w Boga. W różne rzeczy wierzą, ale nie w Boga. W Polsce jest mniej nawróconych ludzi niż w Arabii Saudyjskiej, gdzie głowę mogą ściąć za głoszenie Ewangelii. A w Polsce największe prześladowanie to miałem w Nowej Hucie w Krakowie, jak gość mi ubliżał 15 minut. Takie prześladowanie największe w Polsce jest zaszerzenie Królestwa Bożego. A u nas jest mniej nawróconych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie olewają prawdę. I wiem, wiecie co? O co tutaj chodzi? Trzeba podjąć w swoim życiu decyzję. Czy będę dalej olewał prawdę i dalej będę tkwił w takim miejscu? Uda się, nie uda się. Co się stanie? Ja nie wiem, co się stanie. I taki slogan, jak Bóg zechce. Ja wam coś powiem, co Bóg chce. Bóg chce każdego człowieka wyprowadzić na wolność. Bóg chce każdemu więźniowi zdjąć kajdany z rąk. On chce każdemu dać oczy do widzenia, a uszy do słyszenia. Bóg chce zaopatrzyć każdego człowieka. Bóg chce, żebyśmy deptali diabła każdego dnia. Bo to jest zwykły frajer. Zwykły frajer. Nikt więcej. Który przychodzi do życia człowieka. Próbuje go okraść, zniszczyć, a na końcu zabić. Chce ci wykraść życie. I mówi do ciebie, dobrze jest grzeszyć. To dobry pomysł. To jest zły pomysł. Ja mu oddałem wtedy swoje życie, słuchajcie. Ja dzisiaj jestem pastorem, jestem ewangelistą, nauczycielem Bożego Słowa. Jestem szczęśliwym mężem tej pięknej kobiety, która ze mną wytrzymała tyle lat. Mam dwoje dzieci i
wpływam na tysiące ludzi. Niczego mi nie brakuje, od kiedy narodziłem się na nowo z Bożego Ducha, słuchajcie. Niczego mi nie brakuje. Bóg mi błogosławi notorycznie. Mamy cały czas błogosławieństwo. Co nie znaczy, że jest nam łatwo. Jesteśmy jak na wojnie. Już 7 razy chciał mnie zabić fizycznie przez ten czas. 7 razy miałem wypadek samochodowy, toczyłem się i krzyczałem w samochodzie: diabla nie ma władzy nad Bożym Kościołem. Następnego dnia ja miałem głosić w kościele zielonoświątkowym w Gdańsku. Ja wiedziałem, że to nie jest czas na umieranie. 6 razy dusiłem się. Żona na mnie kładła ręce, krzyczała: chronię cię, duchu śmierci. Ale ta droga jest zawsze zwycięska. On jest w stanie wyprowadzić człowieka z każdego miejsca. Wiecie, jak my prowadziliśmy tam w ośrodku kościół, przyjechał przed taki chłopak, ja do niego mówię tak. Głosiłem kazanie o tym, że Bóg ma dla nas wiele domów. I on do mnie podchodzi po spotkaniu i mówi: Artur, naprawdę Bóg ma dla mnie dom? Ja mówię: ma. On w to uwierzył, słuchajcie. Ja go wziąłem, potem zobaczyłem, że on w to uwierzył, ja mówię do niego: Adam, to teraz powiem ci, co rób. Pokazałem mu drugi werset, że jest napisane: życie i śmierć jest z mocy języka. Mówię: to teraz chodź po tym ośrodku i ogłaszaj, że masz dom. Ukali się w głowę. A on chodził i mówi, że ma dom. Nic nie miał, bytunku nie miał. On chodził i mówił: Bóg mi dał dom. On nie mówił: Bóg mi kiedyś da dom. On chodził po tym ośrodku i mówił: Bóg mi dał dom. Ja do niego, a ja na następnym spotkaniu mówię: Adam, a co byś chciał mieć w domu? Ja z nim tak gadałem, słuchajcie, to jakby ktoś posłuchał z Bogu, to powiedział: świry. A on mówi, ja to bym chciał mieć, mówi, taką, bo on nigdy nie miał łazienki z kafelkami, nie? Mówi: ja bym chciał mieć taką łazienkę, to kafelki będzie miała takie ładne. Ja mówię: to mówię, ogłaszaj, że masz łazienkę z kafelkami. On chodził, ogłaszał, on mówił ludziom, mówi: przyjedziesz do mnie, zobacz, jaką mam łazienkę. Słuchajcie, po jakimś czasie on wyszedł z tego ośrodka, pojechał tam sobie do takiego miasta, 70 km dalej. Poszedł tam do kościoła, najpierw sobie wynajął jakąś tam chałupinę, a potem okazało się, że ten kościół, ten mały zbór, ma kontakt z jakimś zborem w Norwegii, takimi bogatymi ludźmi. I ci bogaci ludzie z Norwegii przyjechali, wzięli mu, wyremontowali chałupę, zrobili mu łazienkę i położyli mu takie piękne kafelki, jak sobie wypowiedział. Wiecie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że on uwierzył. Jestem fanatykiem wiary. Ja postanowiłem wierzyć w to słowo, tak jak jest napisane tam, tak? Jeżeli tam jest napisane, że Bóg wyprowadza na wolność, że Bóg daje wiele domów, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie, że On został okradziony, abyśmy zostali zaopatrzeni, to znaczy, że tak się sprawy mają. To znaczy, że Jezus Chrystus otworzył dla nas drogę dostatniego, dobrego życia. Po pierwsze, przebaczył nam nasze grzechy. A po drugie, dał nam obfitość tu na ziemi. I to jest nam dane. I dlatego też, wierząc w to, jesteśmy w stanie wyjść na prostą w każdej dziedzinie życia. Może kogoś nienawidzić, tak jak ja nienawidziłem swojego ojca. Wystarczy, że przyjdziesz z tym do Boga i powiesz: Ojcze, nienawidzę i mam tego serdecznie dosyć. Podejmuję decyzję, że nie będę już nienawidził wszystkich tych, którzy mnie skrzywdzili. A teraz ulecz moje rany. Może nie możesz mieć kontaktu, może nie masz zupełnie rodziny, jest rozbita twoja rodzina. To nie szkodzi. Trzeba przyjść do Boga i powiedzieć: Ojcze, mam rozbitą rodzinę. Ale Ty w swoim słowie powiedziałeś, że masz dla mnie wiele rodzin. Masz dla mnie wiele. Daj mi to. Chcę to wziąć. Będę szedł twoją drogą. Może nie wiesz, jaki masz cel w życiu. Może nie wiesz, co masz robić. Może boisz się postawić jakiegoś kroku, tak? 365 razy jest napisane: nie bój się, nie lęknę. Bóg mówi: będę z tobą dokądkolwiek pójdziesz. Ja pamiętam, jak CV zaniosłem do pracy, słuchajcie. I w tym CV, no jakie możesz mieć CV, jak jesteś recydywistą? No nic tam nie napiszesz w tym CV, tak? To szkoła jaka? Podstawowa, tak? No to nie wymienić więźnia, co się działo, tak? Ale Bóg mi do mnie powiedział tak: Artur, wszelka władza jest ode mnie pochodzi i jest tobie ku dobremu. Rozumiecie to słowo? Wszelka władza. Wszyscy biznesmeni, wszelka władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest tobie ku dobremu. Ja napisałem CV takie małe i poszedłem do takiej firmy, bo Bóg mi powiedział: idź do tej firmy. To była firma, która handlowała materiałami budowlanymi, a był luty. Najgorszy miesiąc dla budowlanki. I on zwalniał ludzi. Ja poszedłem do tego faceta, pretendenta na burmistrza naszego miasta. Poszedłem do niego i powiedziałem mu tak: wie pan co, czy
miałby Pan dla mnie miejsce w swojej firmie. A on mówi tak, proszę Pana, no my zwalniamy w tej chwili ludzi, no ale czy Pan pracował w handlu kiedyś? Ja mówię, nigdy nie pracowałem w handlu. A czy Pan umie obsługiwać komputer? I to była moja mocna strona, bo umiałem go włączyć, wyłączyć i wejść do internetu. I mówię, umiem. No. A on do mnie mówi, a tak, a zna Pan obsługę i taki, wymienił kilka programów, tak, handlowych takich. Pierwszy raz na uszy słyszałem takie programy. I mówię do niego, niech Pan mnie posłucha. I przejąłem inicjatywę w rozmowie i mówię, niech Pan mnie posłucha. Jeżeli Pan mnie przyjmie do tej firmy, absolutnie będę najlepszy ze wszystkich pracowników. Nigdy się Pan na mnie nie zawiedzie. I będzie Pan tylko miał dzięki mnie większy sukces. I on się na mnie tak spojrzał i mówi, nigdy mi tak nikt nie powiedział. Ale wiecie co? Tu jest napisane, że wszystko mogę. Co to znaczy wszystko? To znaczy wszystko. Tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Mogę zarówno wytrzymać najgorszą rzecz w życiu, tak? Jak zacząć piastować najwyższe stanowiska. Czyli nie jestem ani za słaby, żeby wytrwać największą przeciwność, ani za cienki, tak? Żeby być przywódcą. Na pewno swojego życia. I zostawiłem mu to i on mówi, to my zadzwonimy. Wiesz, to jest jak w Hollywood. Pan nie dzwoni, my zadzwonimy. Więc ja wróciłem do domu, położyłem się spać i Duch Święty do mnie wieczorem powiedział, nie martw się, poślij moich aniołów, oni go przekonają, żeby dał ci pracę. Ja nie wiedziałem, jak się posyła Bożych aniołów, ale wiedziałem, że mogą pomagać nam ludziom. I powiedziałem, Boże aniołowie, lećcie tam do niego i go przekonajcie, żeby dał mi pracę. I następnego dnia facet do mnie zadzwonił i powiedział, niech Pan przyjdzie do mnie do pracy. I wiecie co, po jakimś czasie, chyba po roku, on jak mi dawał premię, to powiedział, Artur, jestem bardzo szczęśliwy, że tu pracujesz w tej firmie. A po 4 latach, kiedy mu powiedziałem, wie Pan co, ja już nie mogę dalej u Pana pracować, dlatego że ja muszę szerzyć dalej królestwo, tak? Tak się ze mną żegnał, to nie chciał moje ręki puścić. Mówi, kurczę, szkoda, no na pewno nie może, no nie mogę, szefie. Mówi, kurczę, no ja, wie Pan, że Pan był etapem przejściowym w moim życiu, nie? Facet, jak przyjeżdżałem z usług, a we wszystkim szedł mi na rękę, we wszystkim. Ja byłem sam sobie kierownikiem, nigdy mnie nie sprawdzał. Wiecie co? Zaczęli do niego przychodzić policjanci lokalni. Jego koledzy politycy mówili, kogo zatrudniłeś u siebie w firmie? Celońskiego? Przecież on ci wyprowadzi tutaj pieniądze w tej firmy. Ale wiecie, jak on mnie wziął na pierwszą rozmowę, ja mu powiedziałem, wie Pan co? Nie mam żadnych podstaw, żeby u Pana pracować, ale spotkałem Jezusa i powiedziałem mu swoje świadectwo. Moje spotkanie Jezusa zmieniło moje życie. Mówię, wiem, że będą do Pana przychodzili tutaj ludzie. I będą Panu mówili, że jestem złodziejem, dealerem i bandytą. Wiecie, jak oni do niego potem przychodzili, to on się bujał w swoim fotelu i mówił, do nich każdy ma szansę. A jak mu wracałem z usług i mówiłem, im ludzi się nawraca i był Jezus uzdrawiany, to on zacierał ręce i mówił, palec Boży nad Tobą i wychwała, bo najwyższemu. Ja wiem, że przyjdzie dzień, kiedy ten, bo ten człowiek już wszystko wie. Ja mu powiedziałem dokładnie, co ma zrobić. I on przyjdzie do Jezusa, przyjdzie dzień, ale to świadectwo, które Ci składam, chcę, żebyś to wziął i zrozumiał, że Ty wszystko możesz. Że Ty możesz zacząć nowe życie. Że Ty możesz mieć rodzinę, że Ty możesz mieć pracę, że Ty możesz normalnie funkcjonować i szerzyć królestwo. Że nie musisz żyć w osamotnieniu, w odrzuceniu. Nie musisz! Możesz to wziąć. Jak? Gwałtem. W Biblii jest napisane, że gwałtownicy. Dziedziczą królestwa. Można to wziąć gwałtem. Można po prostu zacząć wierzyć. Kiedyś Drzyzga zadzwoniła do nas i mówiła, czy wy przyjedziecie do rozmów w toku i wy opowiecie, jak spotkaliście Jezusa. Ja mówię, dobrze. Przyjechałem z takim kolegą ode mnie z kościoła, z takim bratem. Chłopak miał 5 lat, to go pedofil zgwałcił. Miał za sobą konkubent jego matki. Miał za sobą 15 lat więzienia. Po prostu, jak go poznałem, ja siedziałem już po nawróceniu na stare sprawy jeszcze. Wyciągnęli mi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenie bardzo dużych pieniędzy i siedziałem w więzieniu, że był nawrócony człowiek. Bóg mnie cudownie wyprowadził. Ja miałem zarzuty blisko $500,000 i przesiedziałem wtedy 3 lata, 3 miesiące za wszystko i złotówki nie zapłaciłem. Także to takie rzeczy. Ale wtedy też spotkałem tego chłopaka, głosiłem mu Ewangelię i on się nawrócił do Jezusa. I on zaczął wzrastać, Bóg go uwolnił,
od nienawiści. On tak nienawidził swojej matki, tak nienawidził tego pedofila, że miał plan zabić go. Nienawidził swojej matki za to, że ona na to pozwoliła, bo tak naprawdę ta matka wiedziała, że to się stało. Tak? I jak on się nawrócił, to na przykład zrobił taką rzecz, że odnalazł tego pedofila. Pojechał do niego i do niego zapukał i ten pedofil mu otworzył drzwi. Mówi, słucham, on mówi, czy wiesz, kim jestem? On mówi, ja cię nie znam. A on mu powiedział, kim on jest. Ten pedofil, słuchajcie, mało rozwolnienie dostał. Przeszedł przez cały, bo myślał, że on go przyszedł zdjąć do tego mieszkania tam na pracę, nie? Przeszedł przez całe mieszkanie, się schował na tapczanie, a Norbert podszedł i do niego i mówi, słuchaj, chcę ci powiedzieć, że ci przebaczyłem. Odpuszczam ci, bo Bóg mnie odpuścił, tak? I my pojechaliśmy z nim tam do Drzyzgi. Jak ja powiedziałem tym ludziom, tym porządnym ludziom, że mi Jezus przebaczył moje grzechy, tak? I że idę do nieba, i że nie mam wyrzutów sumienia, i że jestem nowym człowiekiem. Że jestem w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem, tak? I że mam władzę nad diabłem, to oni się zagotowali jak czajnik tam. Co pan gada? Ja mówię prawdę, mówię, proszę księdza, tak? A taki ksiądz siedział tam. On mówi, tak. Możesz wszystko wziąć przez wiarę. Możesz zacząć wierzyć temu słowu absolutnie do końca. Możesz zacząć stawiać kroki wiary. Możesz zacząć mówić tak, jak mówi Boże Słowo. Rozumiesz? A rzeczy będą się dziać. Nie będzie łatwo. Zawsze ci będzie stawiał diabeł na drodze. Grzech, porządliwości, układy i kompromisy. Zawsze to będzie robił, tak? Ale ty będziesz w stanie pokonać nogą i przejść dalej. A jeśli zdarzy ci się upaść, to będziesz w stanie wstać, wziąć prysznic z krwi Jezusa i iść dalej. Po prostu. Jesteś człowiekiem, który należy do Boga. I teraz rodzi się pytanie, czy należysz do Boga? To jest bardzo ważne. Czy należysz do Boga? Wczoraj mieliśmy ewangelizację w kościele baptystycznym i dużo było ludzi. Dużo było ludzi z zewnątrz, ale dużo też ludzi było z tego kościoła. Ja powiedziałem tym ludziom, nieważne ile chodzisz do kościoła, może 20 lat tu przychodzisz, może jesteś 20 lat baptystą, ale idziesz do piekła. To jest niemało. Przyjdź do Jezusa, bo pójdziesz do piekła. Nie wiem, ile ich tam wyszło. Kilkadziesiąt osób. Poddawaliście się Jezusowi. Poddawaliście się Jezusowi. Dlaczego? Bo to było bardzo ważne. Po tym cuda się działy. Przyszła babcia po wylewie, głucha. Kazałem jej wyjąć aparat z ucha. Pomodliłem się. Mówię, powiedz Jezus. No mi Jezus. A moja opaca Artur, a moja opaca Rysiek. Się oddalałem tak od Rysiek, ja bym chwalą, mówić, jesteś zdrowa. Bóg działał cuda, czemu? Bo ludzie się chwycili Jezusa. Chwycili się Jezusa. Rozumiesz? Spójrz w swoje serce. Wystarczy sobie zadać jedno kluczowe pytanie. Gdybym dziś umarł, dokąd pójdę? Ja mam pewność zbawienia. Spotkałem Jezusa. Uwierzyłem w bardzo prostą prawdę, że On umarł za wszystkie moje grzechy. Wierzę w to. Wierzę, że wszystkie moje grzechy są przebaczone. Bóg mnie odpuścił. Bóg patrzy na mnie tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Wierzę, że Jezus wstał z martwych. Naprawdę w to wierzę. Że wyszedł z grobu w ciele. I oddałem Mu swoje życie. Ster mojego życia. Powiedziałem, rządź. I dlatego jestem pewny zbawienia. Spójrz w swoje serce, gdybyś gdzieś umarł, dokąd byś poszedł. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, to jest dzień, żebyś oddał życie Jezusowi. Kto z was, kochani, nie ma pewności zbawienia? Kto z was nie ma pewności, że po śmierci pójdzie do nieba? Podnieś rękę. Brawo. Kto jest? Brawo. Chodź. Chodź tu do mnie. Chodź, pomodlimy się przed wszystkimi. Chodź. To Boże mówi, że Bóg honoruje śmiałe wystąpienie. Pomodlimy się. Powiedz Ci, Boże Ojcze. Wierzę Ci, że zamiast mnie umarł Twój Syn Jezus. I przebaczyłeś mi moje grzechy. Gdybym dziś umarł, pójdę do nieba. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych od dzisiejszego dnia. Ty, Jezu,
Jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, niech moc Twoja zupełnie i absolutnie zmieni każdy fragment ich życia. Niech Twoje światło i wypełni Twoja mądrość, Twój rozum, bojaźń Boża, Twój rozsądek oczy i Twoja moc. W imieniu Jezusa zabraniam Tobie, szatanie, dotykać tych ludzi. Nie masz żadnych praw do nich. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Siądźcie, kochani. Wiecie, to jest, kiedy podejmujesz decyzję przyjścia do Jezusa, trzeba coś się zmienić. Pewna prawda zaczyna się dotykać. Jeżeli też chciałbyś, żebyśmy się o coś pomodlili, jakąkolwiek masz sprawę, chciałbym, żebyśmy mogli się teraz pomodlić. Chcę, żebyście wiedzieli, że tam na krzyżu Golgoty na Jezusa spadły nie tylko nasze grzechy, ale i konsekwencje naszych grzechów. Jezus wyprowadził nas na wolność. Wszelka choroba na ziemi jest nielegalna. Bieda na ziemi jest nielegalna. Odrzucenie jest nielegalne. Rozłamy rodzin są nielegalnie. Dlaczego? Bo diabeł jest nielegalnie na ziemi. On jest nielegalnie. To jest rebelia. Rozumiecie? On zbuntował się i dostał kopa. I nielegalnie działa. Jeszcze trochę. Ale już mu jest cała władza odebrana. Jeszcze trochę tu się kręci. I wszystko to, co on proponuje, jest nielegalne. Jeżeli na cokolwiek chorujesz, czy to jest choroba fizyczna, czy to jest choroba mentalna, czy to jest jakiekolwiek zniewolenie, Bóg chce cię uzdrowić, wyzwolić i wyprowadzić na wolność. On też chce wyprostować twoje myślenie, abyś brał Jego Słowo, abyś przyjmował je przez wiarę. On chce tu naprawiać swoje relacje z rodziną. Wiecie, wczoraj dużo osób się nawróciło z ośrodka, z domu poprawczego. Takich Bóg dotykał, tych chłopaków po prostu, taki ośrodek, wiecie, taki, gdzie te chłopaki już po wyrokach sądowych, nie wychowawczy, tylko kajderowe, takie typowe poprawcze. I te chłopaki po prostu, oni tam nie wiem ile ich oddało życie, których ja wszyscy oprócz dwóch. Kilkunastu ich po prostu się nawróciło. Płakali ci młodzi twardziele, płakali, a potem modlili się. O co? O swoje rodziny, o powroty do domu, o zmiany w ich rodzicach, o zmiany w nich. Jeden chłopak do mnie potem mówi, chłopak się nawrócił, mówi, wiesz co, pomóc się. Mówi, o moją mamę, ja mówię, ale o co? Mówi, żeby ona wiedziała, że ją kocham. Mimo tego, co zrobiłem. Niech ona się dowie, że ja ją kocham. Wiesz, jak słyszysz to od 18-latka, tak, takiego, czy 17-latka, to jest to duże. Cokolwiek masz w swoim życiu, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli ktoś z was chce się pomodlić,